Witam wszystkich serdecznie. Zaczynamy pomiar sprzętu, co dostałem do zdiagnozowania. Jest to niszczarka do drewna. Na to ona wygląda, a co niszczyła, to nie wnikam. Widać, że jakieś drzewo kiedyś było przerabiane. Zaczynamy od pomiaru. Kabli zasilających, w tym wypadku mamy tylko wyjście, nazwijmy to tak, bolcowe, więc nie mamy tutaj, jak to się mówi, bezpośrednio żadnego kabla, co nam skraca możliwości uszkodzenia. I mierzymy sobie bezpośrednio do kotosteczki, 0, czyli mamy pełne przejście. 0, mamy pełne przejście, czyli jeden obwód mamy zmierzony, czyli obwód zasilania, bo z gniazdka idzie tu i idzie dalej. I teraz ja sobie muszę porobić zdjęcia, tak żebym umiał to poskładać później i będziemy sobie mierzyć po kolei wszystkie elementy. Na przykład tutaj jest chyba jakiś czujnik temperatury, tu idzie do kolejnego jakiegoś czujnika. To wszystko muszę sobie poprzemierzać, bo nie wiem, co tutaj się działo i co powoduje, że to nie chce działać, więc robię zdjęcia sobie, co z czym jest połączone i będziemy kopać w kablach. Co się udało zrobić? Na razie wszystkie kabelki podczepiałem, te szedły do komutatora. Komutator troszeczkę wygląda na zużyty, no palce wyglądają tak jak urządzenie, nie myłem w międzyczasie. No jest troszeczkę zmęczony, ale myślę, że jeszcze jest git. Troszkę widać, że jest przyjarany, widać takie przebarwienie na szczotce tutaj. Dostał w kość, no ale tak do tego służy ten sprzęt. To jest od stojana uzwojenia. Tu sobie zaznaczyłem tasiemką, bo są dwa przewody tego samego koloru. Czyli tutaj mamy brązowy, tu mamy brązowy i tu mamy brązowy. Więc no nie chciałbym tego pomyrdać, dlatego sobie założyłem taśmę. Podczepiałem resztę kabli i to sobie wezmę do domu. I w domu sobie przemierzę tą stronę, czy gdzieś coś tutaj nie jest uszkodzone. A później przejdę do tego, żeby tutaj resztę pomierzyć, bo mnie zastanawia, po co to jest, bo to wynika, że jest jedna cewa ze stojana i druga cewka ze stojana. Możemy zaraz to sobie przemierzyć, to będzie pętla bezpieczeństwa, bo to idzie stąd przez kolejny przełącznik tu do kolejnego przełącznika. Prawdopodobnie będę musiał to odkręcić, żeby się do niego dokopać. Tutaj będzie gdzieś od tego sypu, nasypu, czy czego to jest. Tu jest takie jakieś dziwne coś. Nie wiem, jak to działa, ale aha. Chyba to jak wyjdzie do góry, to daje znać, że jest full. Okej, albo że trzeba to... A, to jest klucz bezpieczeństwa, pan, już wiem, o co chodzi. To musisz wsadzić i dopiero tutaj to złapie, czyli to będzie jakaś krańcówka. Już mam podejrzenie po tym, jak ta krańcówka wygląda. Może to jest naturalne, ale raczej chyba nie. Sorry, że tak obróciłem kamerę. Tak powinna być. To powinno być raczej proste. Coś tu możliwe, że było na gwałt pchane i coś nie łapie. No ale zobaczymy. Tutaj się zobaczy, co w trawie piszczy. Mechanicznie nie jest uszkodzone, choć mnie szczerze zastanawia, jak ten mechanizm działa. Nic się nie dzieje, odkręcam. Może, że dopiero pod naporem coś się będzie działo. Szczerze chciałem coś takiego podobnego zrobić, ale jak patrzę, jak to jest skomplikowanie zbudowane, to chyba wolę kupić. Szkoda czasu na budowanie.
dobra. Biorę to, przemierzę sobie to w domu, a później za chwilę jeszcze zmierzymy sobie tutaj to, co idzie. I sobie zmierzymy po części obwód bezpieczeństwa. Do końca nie wiem, jak on ma tutaj działać. Bo nie ma tutaj napisane, jakie to są elementy, ale zaraz to wyciągniemy. Tylko sobie wezmę inaczej kamerę tam. I sobie zrobimy wstępną autopsję, co to jest. Mi to wygląda, jakby to były jakieś dziwne przełączniki. Tylko nie wiem, czemu tutaj by miał być przełącznik, jak to jest śruba tutaj. No ale dobra, zaraz lecimy. Przemierzymy to, co idzie, żeby wykluczyć, że jest coś ujarane. Dobrze, przystępujemy do pomiarów. Miernik jest ustawiony na biper. I sobie zmierzymy w pierwszej kolejności ten obwód bezpieczeństwa. Czyli on idzie... Ten kabelek tutaj do tej krańcówki z tego. I tu, aż tu. No i nie ma przejścia, czyli coś jest nie tak. Zobaczmy tego. Ten jest ok. Teraz, żeby tego zmierzyć, to bym potrzebował drugi styk tamtego. Ale nie mam jak. Nie ma dźwięku. Więc obstawiam, że problem leży tutaj. Spróbujmy sobie to jakoś tutaj podcyganić. Ruszam tą dźwignią i się nic nie dzieje. Czyli albo będzie tutaj ten element z układu bezpieczeństwa uszkodzony, albo tutaj stąd. Więc chyba będzie tak zwany quick fix. Ale jeszcze jak już to mamy, sobie zmierzymy uzwojenie. Czy coś tutaj się nie dzieje? Jeden, cztery ohma. Powiedzmy, że ok. Trzeba pamiętać, ile ma urządzenie całe. 1,4 ohma z drugiej strony. Czyli mamy dwa te same pomiary, albo tak samo jest zjarane, albo jest ok. A tu mamy 3 ohmy. Nie spada. Jest w brzęczku i dużo mu napięcie spada. A jak jest normalnie, to troszeczkę lepiej pokazuje. 3, no 2,5-3. Czyli można uznać, że silnik jest zdrowy. A teraz musimy podłączyć tutaj to. Czyli ja potrzebuję śrubokręt. Tutaj na szczęście gdzieś miałem. Spróbuję sobie to odkręcić na szybciora. Się okaże, że nic nie muszę mierzyć, tylko tutaj tą krańcówkę jedną będzie trzeba naprawić i będę mógł to poskładać, póki jeszcze pamiętam, jak to było porobione, bo cała magia polega w tym, że rozebrać zawsze idzie, a poskładać, tym bardziej po jakimś dłuższym czasie, a znając życie, bym to robił dopiero w kolejny weekend, to troszeczkę to by było słabe i bym dużo czasu zmarnował, więc jak się podejmujecie jakieś naprawy, to albo sobie dobrze pozaznaczać, co z czym jest, albo zacząć i skończyć w ten sam dzień. No wiadomo, jak braknie części, no to ciężka sprawa, ale czasem jest to wykonywalne. Dobra, śrubka. Nie chcę mi tego puścić. I teraz co tutaj mamy? To całe mi wylatuje z tym. I tu mamy rygiel. I ten rygiel by musiał mi pasować. Musiał dać światełko. Zazdam światełko i będziemy kontynuować.